Więc znowu wrócił do pretorium, przywołał Jezusa i zapytał go: czy ty jesteś królem Żydów? Jezus rzekł: mówisz to od siebie, czy też inni powiedzieli ci to o mnie? Wówczas Piłat powiedział: czyż ja jestem Żydem? To twój naród i wyżsi kapłani wydali mi ciebie. Co zrobiłeś? Jezus odpowiedział: moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, moi podwładni walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś moje królestwo nie jest stąd. Wówczas Piłat rzekł mu: a więc jesteś królem. Jezus odparł: to ty mówisz, że ja jestem królem. Ja urodziłem się i przyszedłem na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest prawdy, jest mi posłuszny. W tym fragmencie Ewangelii Jezus mówi nam taką oczywistą prawdę, że On jest Królem Życia i Panem Wszechświata. Z tym, że Jego Królestwo nie jest z tego świata i jest bardzo odmienne od naszego takiego postrzegania Królestwa Ziemskiego. Jezus prawdę o tym, że jest Królem, wyznaje właściwie w takim najmniej dogodnym momencie, ponieważ gdy Piłat się go pyta o jego królestwo, praktycznie życie Jezusa jest już takie przesądzone i sprawa taka bardzo taka podbramkowa i niezbyt korzystna dla Jezusa. Ale on z taką odwagą wyznaje, że jego królestwo jest prawdy. Jest to też taka bardzo ważna informacja dla nas, gdyż szatan od początku istnienia świata wprowadza w nasze życie kłamstwo i fałsz. Natomiast Jezus jest jego taką odwrotnością. Dlatego my musimy pamiętać, że nasza droga życia to jest droga do domu Ojca, a jego królestwo to jest królestwo prawdy, miłości, sprawiedliwości. Jest to też taka zachęta dla nas, dzieci Bożych, aby właśnie Jezus Chrystus, Król Wszechświata, był naszym Królem. On chce naszej takiej wolności, abyśmy były Jego dziećmi i traktowały Go jako Króla. Sam natomiast mówi, że nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać życie wieczne. I to jest też taki dla nas drogowskaz, jak mamy postępować. Jezus Chrystus, Król Wszechświata, daje nam taką dużą wolność i też w moim życiu jako siostry zakonnej czuję tą wolność, że On nie chce takiej mojej niewolniczego oddania, lecz chce, abym w wolności Mu służyła i wtedy sama zauważam, że to przynosi takie owoce. Że On chce też, żebym ja w tej swojej służbie była szczęśliwa i chce mojego dobra. I z Nim to jest naprawdę możliwe.